Grzegorz, Co? bo na wyciągu widzę, że ostatnio nie nadpłacasz kredytu. A, bo tak sobie nieregularnie nadpłacam. Nieregularnie, to możesz mi kolię z diamentów kupować, a nie kredyt nadpłacać. Co ty tam chcesz? Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie przeanalizujemy, czy nieregularne nadpłaty kredytu hipotecznego mają jakikolwiek sens i jakie mogą być z tego tytułu oszczędności. Oczywiście wszystko, co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę Cię o lajka i zaczynamy! Jak więc powszechnie wiadomo, w życiu pojawiają się różnego rodzaju nieprzewidziane wydatki, przez co w jednym miesiącu nas stać na nadpłatę, a w innym już niekoniecznie. Może również zdarzyć się taka sytuacja, że przez kilka miesięcy nie mamy pracy i przez ten czas nie nadpłacamy. Wtedy dość często zadajemy sobie pytanie, czy taka nadpłata ma w ogóle sens i czy lepiej z tego w ogóle nie zrezygnować. Aby policzyć to na konkretnych liczbach, to załóżmy hipotetyczny przykład na potrzeby tego filmu, że pozostało Ci do spłaty jeszcze 300 tysięcy złotych kredytu. Do końca kredytu jest 300 rat, czyli 25 lat, a oprocentowanie roczne wynosi 7% w skali roku. Od razu wyliczymy, że w takiej sytuacji Twoja rata będzie wynosić 2120 zł, co widać w ostatnim wierszu. W opisie tego filmu znajduje się link do naszego bezpłatnego kalkulatora, na podstawie którego będę dokonywał tych wszystkich obliczeń. Stąd też zachęcam Cię do jego pobrania, bo wtedy będziesz mógł wszystko policzyć dla swojego przypadku. Zatem dane kredytu wpisujesz w ciemnoniebieskie pola, które wskazuje pomarańczowa strzałka. Tutaj wpisałem dane z naszego przykładu. Jeśli nie wiesz, co wpisać, to po najechaniu na dane pole wyświetli Ci się komentarz, gdzie należy szukać danych informacji. W polu E3, które to wskazuje strzałka czerwona, program od razu liczy, jaki będzie pozostały dalszy koszt kredytu. I jak widać, w naszym przypadku wynosi on około 336 tysięcy złotych. Zatem jeśli nic się nie zmieni, to oddasz do banku w odsetkach jeszcze ponad drugie tyle. Kalkulator ma jednak wbudowaną dość ciekawą funkcję porównywania dwóch wariantów nadpłat, co za moment przedstawię. Jednak od razu chcę nadmienić, że jeśli z jakichkolwiek względów nie chce Ci się tego samemu liczyć, to w tym filmie dostaniesz również zestaw gotowych wskazówek. Natomiast jeśli z kolei uwielbiasz tego typu analizę, to po ściągnięciu kalkulatora zachęcam do kliknięcia w logo, które wskazuje fioletowa strzałka. A to przeniesie Cię do filmu, który opisuje wszelkie możliwości danej zakładki. Zobacz też, że na dole znajduje się więcej zakładek, a w każdej z nich kolejne możliwości kalkulatora. Oczywiście wraz z filmem, które te możliwości omawia. A zatem przejdźmy do przykładu. Najlepiej to zrobić za pomocą porównania. Stąd w polach od J1 do J5, które wskazuje zielona strzałka, przepisujesz lub kopiujesz dane z pól od C1 do C4. Natomiast w najniższym polu J5 wybierasz, czy po nadpłacie kredytu chcesz zmniejszyć ratę, czy też skrócić okres kredytowania. Oczywiście możesz zawsze to potem zmienić. Teraz w polach kolumny M, czyli tych, co wskazuje czarna strzałka, wpisujesz, kiedy i jakie kwoty chcesz nadpłacić. Może tutaj być pełna dowolność. Jeśli umowa Twojego kredytu hipotecznego została zawarta po 21 lipca 2017 roku, to nie masz żadnych ograniczeń co do nadpłat. Natomiast w starszych umowach często pojawiają się zapisy, że nadpłata nie może być niższa niż jakaś krotność raty lub też prowizja za nadpłatę jest tak skonstruowana, że nie opłaca się nadpłacać przykładowo mniej niż kwoty 10 tysięcy złotych. Jeśli masz taką sytuację, to koniecznie obejrzyj sobie ten oto tutaj film, który znajdziesz również na dole w opisie tego filmu, gdzie wyjaśniam, jak wtedy takich nadpłat dokonywać. Wracając więc do naszego przykładu, to powiedzmy, że w naszej kolumnie, którą zaznaczyłem czarną ramką, dokonałeś czy też dokonałaś następujących nadpłat.
w pierwszym miesiącu 2000 zł, więc wpisujesz taką właśnie kwotę w pole M8, czyli pierwsze od góry. Następnie w piątym miesiącu nadpłacasz 1000 zł, stąd w komórce M12 taka kwota i potem jeszcze 3000 zł w 14 miesiącu oraz 5000 zł w 21 miesiącu. Teraz spójrz na ciemnozielone pole L5, które wskazuje zielona strzałka. Program wyliczył, że taka nadpłata spowoduje, że na odsetkach zaoszczędzisz ponad 43 tysiące złotych, a pole wyżej jest informacja, że okres kredytowania zostanie skrócony do 275 miesięcy, a zatem aż o 25 miesięcy, czyli ponad 2 lata. Jeszcze dwa pola wyżej, czyli w polu L2, jest informacja, że łączna nadpłata to 11 tysięcy złotych. Oczywiście jeszcze raz zachęcam do samodzielnych obliczeń, a za moment zestaw informacji dla tych, którym z matematyką tak jakoś nigdy po drodze nie było. A teraz, to jeśli interesują Cię tego typu tematy, to rozważ proszę subskrypcję tego kanału, a YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy, jak to tylko możliwe. Przechodząc zatem do wskazówek, to po pierwsze, odpowiadając na pytanie z tytułu odcinka, to nawet najniższa i najbardziej nieregularna nadpłata jest niemal na pewno lepsza niż brak nadpłat. Powiedziałem niemal na pewno, ponieważ jeśli masz choćby bezpieczny kredyt 2%, czy też umiesz zainwestować swoje środki powyżej oprocentowania Twojego kredytu hipotecznego, to taka nadpłata najprawdopodobniej nie będzie dla Ciebie opłacalna. A tak swoją drogą, to napisz mi proszę na dole w komentarzu, czy chcesz odcinek, kiedy nie opłaca się nadpłacać kredytu hipotecznego. Dodam tutaj, że taki odcinek jest już na naszym kanale, ale mógłbym go odświeżyć. Po drugie, i tutaj chyba oczywiste, że im większej dokonasz nadpłaty, tym koszt kredytu będzie niższy. Po trzecie, im szybciej dokonasz takiej nadpłaty, tym koszt kredytu będzie również dla Ciebie niższy. I tutaj znowu odniesiemy się do naszego wcześniejszego przykładu. A zatem jak wskazuje pomarańczowa strzałka, czyli jak te całe 11 tysięcy złotych nadpłacimy od razu, to jak pokazuje czarna strzałka, koszt kredytu będzie jeszcze o niemal 4 tysiące złotych niższy niż w przypadku, gdy nadpłat dokonamy później. Czyli tak, jak jest to rozpisane po prawej stronie. W końcu po czwarte, należy zauważyć, że jeśli przeniesiesz swój kredyt hipoteczny do innego banku, to będzie to równoważne z tym, tak jakbyś dokonał, czy też dokonała całkowitej nadpłaty. Jeśli w nowym banku będą lepsze warunki kredytu, to Twoja rata będzie niższa i tych nadpłat będziesz mógł, czy też mogła, dokonywać jeszcze więcej. Przez co koszt kredytu będzie dla Ciebie jeszcze niższy. Stąd jeśli jesteś zainteresowany, czy też zainteresowana taką opcją, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy, że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działamy już na terenie całego kraju. Jeśli w związku z tym tematem masz jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do pisania ich na dole w komentarzu. A ja dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko strach, nie inwestuj.